Bogu Rodzica, Dziewica, Bogiem sławiona Maryja, Twego Syna, Gospodzina, Matko zwolena Maryja. Zeszczy nam, spuści nam, Kyrie eleison, Twego dziela, Chrzciciela, Bożyczy, usłysz głosy, napełń myśli człowieczy. Słysz modlitwę, jąż nosimy, a dać raczy Jegoż prosimy. A na świecie zbożny pobyt, po żywocie rajski przebyt, Kyrie eleison. Czcigodni bracia w Chrystusowym kapłaństwie, drogie siostry zakonne, umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, drodzy przedstawiciele władz parlamentarnych i samorządowych, województwa, miasta i powiatu. Wypowiedziane przed chwilą słowa hymnu Boga Rodzica, a także wyśpiewane na rozpoczęcie tej Eucharystii, wyrażają wielką cześć dla Maryi, która jest naszą Matką i Królową, ale są one umiłowaniem tego, co ojczyste, wyrażające się w dziełach literackich i muzycznych. Święty Jan Paweł II w roku 1979 w Gnieźnie, przywołując pieśń Bogu Rodzica, powiedział takie słowa, że jest ona najstarszym pomnikiem polskiej literatury i tłumacząc zarazem, że nie jest tylko pieśnią, lecz równocześnie wyznaniem wiary. Jest polskim symbolem, polskim credo. Główne prawdy wiary i zasady moralności weszły w nią. Natomiast w książce Pamięć i tożsamość święty Jan Paweł II dodał, że Bogu Rodzica stała się hymnem narodowym, który jeszcze pod Grunwaldem prowadził zastępy polskie i litewskie do walki z krzyżakami. My, córki i synowie naszej Matki, tej Ojczyzny, której na imię Polska, zgromadzeni w tej brzeskiej farze na Eucharystii, pragniemy wyrazić wdzięczność dla Maryi, która króluje i rozpościera swój matczyny płaszcz opieki nad naszą Ojczyzną w 102. rocznicę odzyskania przez nią niepodległości. My wszyscy, bez wyjątku, potrzebujemy na nowo ożywić swoją miłość do Ojczyzny, która w swych dziejach tyle ucierpiała, byśmy my, jej dzieci, żyjące w XXI wieku, mogły żyć, słuchać i okazywać gotowość do wszelkiego dobrego czynu, nikogo nie lżyć, unikać sporów, odznaczać się uprzejmością, okazywać każdemu człowiekowi wszelką łagodność, która ukazała się w dobroci i miłości Zbawiciela naszego, Boga do ludzi, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego, o czym przypomniał nam święty Paweł, apostoł narodów w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Drodzy siostry i bracia, dobrze to rozumieli nasi przodkowie. Dlatego dziś, w dniu, kiedy świętujemy 102. rocznicę odzyskania niepodległości, dziękujemy wam, rodacy, którzy zostaliście wierni Ojczyźnie. Dziękujemy wam, chłopi, którzy chlebem wyrosłym na polskiej ziemi karmiliście swoją miłość do Ojczyzny, a ziemię przekazywaliście synom i córkom. Dziękujemy wam, powstańcy. Poległe serce Polski żyje i pulsuje. Dziękujemy wam, katorżnicy i banici. Przychodzimy na wasze groby porozrzucane po świecie. Postanawiamy trwać przy Polsce XXI wieku, bo Polska jest naszą Ojczyzną, jest naszą Matką, miejscem wzrastania polskich dzieci, miejscem mogił rodziców i bohaterów powracających po śmierci na wieczny spoczynek.
Dziękujemy wam, nauczyciele, nie tylko wiejscy. Z polskim alfabetem otwieraliście bramy do wolności, do godności narodowej, do dumy z naszej przeszłości, bo było w Polsce z czego się chlubić. Dziękujemy wam, kapłani i zakonnicy, gdy zmuszano Polaków mówić po niemiecku, w kościołach i klasztorach była Polska. Gdy rusyfikowano i prześladowano Polaków za katolicyzm, w kościołach i klasztorach była Polska. Gdy pytano o kierunek, o słuszność walki, duchowni stawali się przewodnikami. Nieśli Boga, nieśli Ewangelię, nieśli Kościół. Służyli Maryi, Królowej Polski, byli braćmi z narodem. Dziękujemy wam, poeci i pisarze. Wasze pióro było niedościgłe. Byliście natchnieniem dla Ducha Niepodległego. Do dziś karmicie nas chlebem swojej miłości do ojczyzny, a kto jest jej spragniony, czerpie z was obfitą garścią. Pisarz, poeta, kompozytor żyje w swoich wierszach, w prozie i w niezapomnianych melodiach. I przyszli kolejni okrutni okupanci i podpalili ojczysty dom. Niemcy pobudowali krematoria i zamknęli braci naszych w obozach koncentracyjnych. Rosjanie przygotowali dla polskich oficerów Sybir, Katyń i strzał w tył głowy. Dziś, w 102. rocznicę odzyskania niepodległości naszej umiłowanej ojczyzny, należy, drodzy siostry i bracia, o tym wszystkim pamiętać. Umiłowani w Chrystusie Panu siostry i bracia, w roku 1656 król Jan Kazimierz w podzięce za zwycięstwo nad Szwedami tak się modlił. Wielka Boga człowieka Matko, Najświętsza Dziewico, Ciebie za patronkę moją i za królową państw moich obieram. Samego siebie i wszystkie moje ludy Twojej osobliwej opiece i obronie polecam. Maryja, jak pokazuje historia naszego narodu, to ślubowanie przyjęła i prawdziwie stała się królową tego narodu. Potop szwedzki, cud nad Wisłą, groza pierwszej i drugiej wojny światowej, opresja systemu totalitarnego. To u niej, królowej Polski, znajdowaliśmy ratunek. Biały orzeł, wolny i niepodległy i królowa Polski. To najtrwalszy i najstarszy z sojuszy. Wszak już na polach Grunwaldu rozbrzmiewały słowa pieśni Bogu Rodzica. To sojusz, to również dziedzictwo polskie, moja i twoja tożsamość. Znał wartość tego dziedzictwa święty Jan Paweł II, kiedy w 1979 roku żegnał się z nami po pierwszej historycznej pielgrzymce do naszej ojczyzny, będącej jeszcze nie w pełni wolnej, tak wołał. I dlatego zanim stąd odjadę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością. Abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. Proszę was, abyście szukali zawsze duchowej mocy u tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało. Dziedzictwo, któremu na imię Rzeczpospolita, Respublika, rzecz moja i rzecz twoja, tożsamość i kod kulturowy, po którym Polak rozpoznaje drugiego Polaka. Polskie wychowanie, które cechuje szacunek dla ludzkiej pracy i religii. Moi drodzy,
gdy zapyta się obywatela Europy Zachodniej, cóż sądzisz o Polakach? Często pada taka odpowiedź. To ludzie, którzy dobrze pracują i są religijni. Ale czy tak jest, aby na pewno nadal? Dzisiaj mówią nam, że trzeba inaczej wychowywać nowe pokolenia. Według jakiejś ideologii, której nazwy nie rozumieją nawet ludzie w moim wieku. Bo nie jest to słowo polskie i nie odzwierciedla polskiej duszy i polskiej mentalności. Mówią, że trzeba wyzbyć się stereotypów na temat polskiej rodziny, roli kobiety i mężczyzny, że trzeba wykorzenić zwyczaje i polskie tradycje, a promować nowe wzorce społeczno-kulturowe dotyczące zachowania kobiet, które w ostatnich tygodniach i dniach wypisują na transparentach, że to jest moje ciało, a gdyby nie Bóg, który nas stworzył na swoje podobieństwo i swój obraz, to tego ciała by nie miały. Że przeżywają piekło, chyba nie do końca czyniąc to świadomie, gdyż jak podaje jeden z księży egzorcystów, nawet demony, które są wypędzane z człowieka opętanego, to krzyczą, żeby tylko nie do piekła, bo tam jest strasznie. Mówią, że w Polsce nie ma równouprawnienia, jest przemoc ekonomiczna i że nasza ojczyzna jest nienowoczesna i nie postępowa w swoich ideach, prawach i ustawach. Drogie siostry i drodzy bracia, czy trzeba pouczać o równouprawnieniu naród, którego królową jest Maryja, kobieta? Czy trzeba pouczać o szacunku tam, gdzie mężczyzna na powitanie składa pocałunek na dłoni kobiety? Czy trzeba pouczać o tolerancji i prawach człowieka naród, który jako pierwszy w Europie miał konstytucję, w której czytamy? W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego ogłaszamy wolność zupełną dla wszystkich ludzi tak dalece, iż każdy człowiek, jak tylko stanie nogą na ziemi polskiej, wolnym jest zupełnie użyć przemysłu swego jak i gdzie chce. Wolny jest czynić umowy na osiadłość, robociznę lub czynsze, jak i dopóki się umówi. Wolny jest osiadać w mieście lub na wsiach. Wolny jest mieszkać w Polsce lub do kraju, do którego zechce powrócić, uczyniwszy zadość obowiązkom, które dobrowolnie na siebie przyjął. A jeśli ktoś ci powie, że Polska jest krajem bez tolerancji, to powiedz mu, żeby sięgnął do podręcznika historii i przeczytał, czym była Konfederacja Warszawska z roku 1573. Czy trzeba pouczać o równości płci naród, w którym prawo wyborcze kobiety uzyskały w roku 1918, a w Szwajcarii dopiero w roku 1990? Tak, królu Janie Kazimierzu, podpisuję się pod twoim ślubowaniem. Tak, święty Janie Pawle II, z dumą i wiarą przyjmuję to dziedzictwo, któremu na imię Polska. Tak, Maryjo, Boga Rodzico, ty jesteś moją królową, a ja twoim poddanym. Pytasz, jak masz kochać i czcić ojczyznę miłą, ziemię i dziedzictwo przodków twoich? Odpowiedź jest prosta. Tak, jak kocha się własną matkę, w sposób duszny, w sposób pełen szacunku i godności. Polska kinematografia streściła to w znanym cytacie. Kazimierz, mnie nie doktor potrzebny, ale syn posłuszny. A jeśli chcesz być jej wierny i posłuszny,
to nie bój się w swoim domu lub świątyni uklęknąć i odmówić różaniec, bo przecież tak brzmi maryjne orędzie: odmawiajcie różaniec. Sługa Boży kardynał August Chlont polecał Polakom: trzeba ufać i modlić się. Jedyna broń, której Polska, używając, odniesie zwycięstwo, to jest różaniec. Umiłowani w Chrystusie Panu siostry i bracia, w czasach, kiedy trwające kilkadziesiąt sekund trzęsienie ziemi obraca w pył dziedzictwa narodów i starożytnych kultur, w czasach, kiedy narody drżą o kształt swoich granic, także na naszym kontynencie, w czasach, w których pokój i ład naszej ojczyzny jest zakłócany przez osoby nieumiejące uszanować zdania drugiego człowieka, jego godności, szacunku do życia, to właśnie w takich czasach ratunek przychodzi przez modlitwę na kolanach z różańcem w dłoni. A powiedział to jeden z admirałów floty z kart historii XVI-wiecznej Europy. To nie generałowie, nie bataliony czy oręż dały nam zwycięstwo, lecz Maryja Różańcowa. Nie wstydźmy się zatem różańca. Miejmy go zawsze ze sobą, tak jak telefon komórkowy, bez którego ciężko wyobrazić nam sobie dziś życia. Nie bój się więc wziąć ten różańcowy oręż i mieć go zawsze przy sobie. Nie bój się zaprosić swoją rodzinę, współmałżonka, dzieci, byście uklęknęli razem i wspólnie odmówili choć jeden dziesiątek różańca świętego o pokój i dalszą pomyślność dla naszej ojczyzny, o której wolność walczyli nasi praojcowie, przelewając niejednokrotnie krew, bo to jest moja matka, ta ojczyzna. Czcigodni bracia w Chrystusowym kapłaństwie, drogie siostry zakonne, umiłowani w Chrystusie Panu siostry i bracia, drodzy przedstawiciele władz parlamentarnych, samorządowych, stając dziś na modlitwie w intencji naszej umiłowanej ojczyzny, której na imię Polska, trzeba nam dziękować za te wszystkie dary, które stały się jej udziałem. Ale trzeba nam przepraszać Boga i Maryję i prosić ich o wybaczenie za te wszystkie akty profanacji i ośmieszania wartości, jakimi są Bóg, honor i ojczyzna. I na koniec tego dzisiejszego rozważania niech zapadną głęboko w nas słowa świętego Jana Pawła II, które wybrzmiały mocno i stanowczo na Placu Zwycięstwa w Warszawie 2 czerwca 1979 roku, a które jakże w tym czasie, który przeżywamy, są aktualne. Niech stąpi Duch Twój, niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech odnowi oblicze naszej ojczyzny, której na imię Polska. Amen.